sztuczne oddychanie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To audycja Sztuczne Oddychanie w Radiu KIM. A prowadzą ją Roman Żuchowicz i Michał Piotrkowicz, który zawsze się spóźnia, bo jest artystą. Zdrowy organizm unika pracy. Więc skoro to audycja pilotażowa, nie wysililiśmy się zbytnio. Nie będzie dzisiaj stałych rubryk jak wiadomości kulturalne, czy literatura i sztuka na Marsie. Za to usłyszą Państwo, co artysta miał na myśli. Będzie także wywiad, niestety z Michałem. No ale nikt inny nie zgodziłby się wystąpić w audycji, która nie istnieje. Co artysta miał na myśli? W 1915 roku w Petersburskiej Galerii Dobychina zaprezentowano czarny kwadrat na białym tle. Niezwykłe dzieło Kazimierza Malewicza, rosyjskiego malarza polskiego pochodzenia. Postanowiliśmy zapytać warszawiaków, co sądzą o tej formie sztuki. Co to jest? Kwadrat. Czarny kwadrat widać. Kwadrat na białym polu. Kwadrat. Czarny kwadrat na jaśniejszym. Czy uważa pan, że jest to sztuka? Nie. Dlaczego? To jest kwadrat, jest to geometria, tak? Trafia do pana ten rodzaj sztuki? Nie. Co artysta miał na myśli? Nie mogę odpowiadać za autora, co on miał na myśli. Mogę tylko zgadywać, ale... No to proszę. Nie znam autora, więc nie zamierzam zgadywać. Jak go poznam, jego biografię, jego inne prace, to mogę dopiero wtedy interpretować na podstawie jednego obrazu, trochę za mało. Wyraża walkę pomiędzy kobiecą stroną autora, a niemocą... bycie prawdziwym mężczyzną w XXI wieku. Nie znamy się na sztuce. Jak można wyrzucić takiego za obraz? Ja malę, no dzieci w przedszkolu lepsze rzeczy malują, no. I pewnie dostają za to uśmiechnięte słoneczka i tęcze na jakimś, nie wiem, diagramie z ocenami. A nie, nie wystawia ich się w żadnych galeriach sztuki, no. Ja walę. Rozważenie na temat przemijania. Ile wart jest ten obraz? Może jest drogi. Bym go dostała w prezencie. Drogi? Czy ja bym nic nie zapłacił, ale podejrzewam, że są ludzie, którzy są w stanie zapłacić ciężkie pieniądze za taką sztukę. Pracę winiarskiego nie... To nie jest winiarski. Gdyby to była praca winiarskiego, byłaby warta przynajmniej kilkanaście tysięcy, ponieważ jest to praca prawdopodobnie młodego artysty, tylko inspirującego winiarskim, to myślę, że na razie jest warte góra 2000. Pewnie w kręgach, nazwijmy to wyższych, mogłoby to kosztować 50 tysięcy, ale ja bym nie dał nic. Czy powiesiłaby pani taki obraz nad łóżkiem? Nie. Nie. A powiesiłby pan taki obraz nad swoim łóżkiem? No, może nad łożem śmierci. Nie. Tak, myślę, że to wzbogaciłoby wystrój mojej sypialni. Czy autor tego obrazu miał normalne relacje z kobietami? Nie, myślę, że nie. Był odrzucony i miał matkę, która jest, która była bardzo silną osobowością i sterowała jego życiem, dopóki nie odeszła. Studiowała pani psychologię? Tak, zaocznie. Myślę, że z takimi obrazami to napęczki miał. A jak powiesisz sobie taki obraz nad łóżkiem, to ci pomoże? Mi to już nic nie pomoże. Dziękuję. A myśli pan, że taka sztuka bardziej przemawia do kobiet czy do mężczyzn? No to zależy, jak zaawansowana choroba psychiczna. No to jak, Michale, z tymi czarnymi kwadratami? Czy to jest sztuka? Znaczy, no oczywiście, że to jest sztuka i z punktu widzenia historii zostało to uznane jako sztuka, więc jest to sztuką. A jakbym ja narysował czarny kwadrat na białym tle, czy byłaby to sztuka? To chyba nie jest takie proste, słuchaj. To wszystko zależy, nie? Jakby definicja sztuki podlega ciągłej weryfikacji. Kiedyś była, wiesz, sztuka lepienia garnków, sztuka myślenia i tak dalej. Wszystko było sztuką. Sztuka równało się umiejętność. W sumie obecnie jest tak, że jeżeli coś artysta nazwie sztuką i zostanie to uznane jako sztuka, jest to sztuką. Pojęcie sztuki umyka definicji, więc nie wiem, być może gdybyś to sprzedał albo gdzieś wystawił. Już wcześniej, jeśli się nie mylę, grupa tworząca sztuki niezborne w latach 80. XIX wieku tworzyła dosyć podobne obrazy. Na przykład tak zwani monochromatyści namalowali cykl obrazów, gdzie na przykład było tylko czarne tło, a do tego był dorobiony zabawny tytuł. Tylko wtedy wszyscy wiedzieli, że to jest żart. A co takiego zmienił suprematyzm, że jednak zostało to potraktowane poważnie na początku XX wieku? Wiesz, no, pojawienie się abstrakcji jeszcze zbiegło się
z paroma historycznymi wydarzeniami, z wojną, z rewolucją bolszewicką i tak dalej, więc nastąpił pewien w ogóle kryzys tak podstawowych wartości, jak zwykle przy jakichś zawirowaniach historycznych. No i o co chodzi? Suprematyzm jako taki miał na celu zerwanie z narracyjnością sztuki, czyli sztuka miała już nie opowiadać jakiejś historii, bo jeżeli zrobisz obraz o formie abstrakcyjnej, a dasz mu taki tytuł, to nagle on opowiada jakąś historię, więc coś przedstawia, więc nie jest abstrakt. Ta synteza skrajna formy, jakie ma znaczenie? To jest, słuchaj, triumf człowieka tak naprawdę nad chaosem, nie? Kwadrat nie występuje w naturze ani czerń, ani biel. Więc to są wszystko twory ludzkiego umysłu w gruncie rzeczy. Co takiego dokonało się na początku XX wieku, że zamiast tworzyć dzieła naśladujące jakieś starożytne wzorce, zaczęto właśnie podziwiać, dostrzegać piękno albo jakieś inne wartości w tego typu twórczości malarskiej? Widzisz, sztuka przedstawiająca, czyli generalnie wszystko oprócz abstrakcji, ma na celu zilustrowanie świata nas otaczającego albo czegoś w ogóle rozpoznawalnego, tak? Tylko, że u podstawy sztuki gdzieś tam w tych jaskiniach obok bizonów i ludzi na nie polujących, jakichś antylop i tak dalej, są abstrakcyjne ryty naskalne, kółka, trójkąty, kwadraty, jakieś mazy na ścianie. Tak stara jest sztuka o walorach abstrakcyjnych. I teraz nikt nie wie dokładnie, o co chodziło artyście. Jasne, bo to ma miliony lat. Ale widzisz, na początku XX wieku jakby ten główny nurt przedstawiający sztuki odszedł na bok, ponieważ pojawiła się fotografia, film, no takie wynalazki, które w zasadzie powoli wypierały tradycyjny portret, pejzaż. Jak mówiłeś, Michale, obrazy tego typu wiązały się też z jakąś próbą opanowania chaosu. Kilka lat temu grupa artystów pomalowała ściany bloków na Dudziarskiej, na Pradze. To jest takie dosyć dzikie osiedle w Warszawie i próbowano opanować ten chaos, a mieszkańcy czuli się dosyć jednak nieswojo z nowym wystrojem swoich bloków i uważali nawet, że to ich trochę dyskryminuje, że im namalowano taką czarną plamę na ścianie. Co o tym sądzisz? Wiesz, na pewno czarny kolor w tym takim ogólnym rozumieniu nie kojarzy się dobrze. Kurczę, czarny kwadrat. Nie wiadomo, o co chodzi. Nie? Człowiek może się, wiesz, poczuć... Poczuj się napiętnowani, właśnie. A czemu ta sztuka po stuleciu, jakie upłynęło od pierwszych dzieł tego typu, ciągle budzi tyle kontrowersji? Wiesz co, to jest wina tego, że w zasadzie edukacja taka muzyczna na przykład jest na dużo wyższym poziomie niż edukacja plastyczna. Nie? My coś tam wiemy o jakimś baroku, renesansie, sztuce romańskiej i gotyku. A co z sztuką współczesną? Właśnie no nic. No. Awangarda, czy tam prymitywizm i abstrakcja mają to do siebie, że są sztuką dość elitarną. To jest kolejny raz, jak to budzi kontrowersje. Rozumiem. No to myślę, że już nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi z czarnym kwadratem na białym tle. Moim gościem był Michał Piotrkowicz. Razem pytaliśmy, co artysta miał na myśli. Kulturalny kontrwywiad. Słuchają Państwo audycji Sztuczne Oddychanie w Radiu Kim. Michale, stacja Radio Kim jest pierwszą polską stacją radiową o profilu rolniczym. W związku z tym nie mogę nie zapytać, co sądzisz o roli artysty we współczesnym świecie? O roli artysty? Właśnie, w jakim sensie, słuchaj? Artysta uprawiający rolę, czy rola artysty w sensie pole artysty, czy rola w sensie rola dziejowa? No jak widzisz swoją rolę dziejową? Kiedyś artysta to był człowiek zaangażowany, a teraz czy powinieneś wyjść na barykady? Nie wiem, kurczę, wiesz, każdego dnia się borykam z tym, czy właśnie nie powinienem, nie? Bo to, co mnie otacza, tak mocno mnie irytuje. Ale myślę, że nie tylko artyści mają ten problem. Sztuczne oddychanie.